Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions, hotel Marriott, Warszawa Centrum, ale już nie tylko Warszawa, cała Polska. Cała Polska mówi o tej książce. Janusz Wójcik jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Po raz czwarty w naszym programie. Po raz czwarty w naszym programie, po raz czwarty w Warszawie, ale tym razem okazja specjalna. Książka, Wójt, jedziemy z frajerami, całe moje życie. Czytałem całą noc tę książkę. Widzi Pan te podkrążone oczy. Co dziwię się, że Pan jeszcze żywy dotarł na ten program. Czytałem całą noc, podkrążone ale oczy. Ale Red Bull ekranu, także... No jak tak. Śmietana, jak śmietana. Ale tak. I tak nie widać podkrążonych oczu, bo my nie nadajemy w HD. Widać, że duża wydolność jeszcze drzemie. Także na tym naszym mało wyraźnym obrazie to nawet Pan wygląda na niezłego przystojniaczka. No, dziękuję uprzejmie. Miło. Teraz będzie coraz gorzej. Całe szczęście. Pan jest literatem? Bo to, że z literatką ma Pan dużo wspólnego, to wiemy. Ale czy Pan jest literatem? Z literatką mam tyle wspólnego, co i każdy przeciętny Polak. To raz. Dwa. Czy jestem literatem? Jestem niepraktykującym prozaikiem. Rozmawialiśmy przez telefon chyba wczoraj. Pan mówi, grochola wysiada. Nie, no bardzo fajna dziewczyna, bardzo fajna kobieta, już nie dziewczyna. Zresztą bardzo fajnie pisze. Ja myślę, że książka wzbudzała na początku przede wszystkim strach. Później wielkie zainteresowanie. Później już jeden drugiemu przekazywał, co jest i jak. Mówi, no dość taka ostra i wulgarnawa. Ale jaka ma być, jakie ma być słownictwo i jakiego słownictwa się spodziewamy wśród ludzi, tych, którzy po prostu przez cały czas w szatni albo na boisku, w pocie, w krwi, no w różnych dziwnych rzeczach uczestniczą. Także musi być ostra po prostu, musi być taka, ale jest myślę, że strawna i tak jak Pan dzisiaj dożył do rana, no to znaczy, że można ją spokojnie przeczytać. Czyta się naprawdę dobrze, jest bardzo dobrze napisana. A propos wulgarnych słów, czy mogę przytoczyć sam początek książki? Jak trzeba. Panowie, kiełbachy do góry, rąbiemy ich w kakao. Siekać frajerów do piachu z nimi. Wślizg, 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 krzyczają do chłopaków. Dla mnie i dla nich była to najważniejsza chwila w życiu. Przerwa meczu finałowego Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Prowadziliśmy z Hiszpanami 1-0, ale moi piłkarze chcieli rywali pożreć, a ja ich jeszcze podpuszczałem. Skakujemy im na garby, nosami mają ryć po glebie. Nie popuszczamy ani metra. Zapomnijcie, k***a, o tym, że prowadzicie. Padnę, ale będę zap***ał, odpowiedział nabuzowany Kowalczyk. Było gorąco, k***o gorąco. To jest początek tej książki. Bardzo ładna reklama. Bardzo ładna Panie reklama. Trenerze, a może p***ać któremuś? Zapytał Świerczewski. Czy ciebie Świerszczu popierdziło? Jucha pójdzie mu z ryja, pokaże sędziemu i dostaniesz czerwoną kartkę, zanim wyjdziesz na boisko. O***ę go lekko. I tak tych przekleństw jest bardzo dużo. Nie nazwałbym tego literaturą piękną. No nie, no nazwać to literaturą piękną nie. Ja myślę, że trzeba byłoby w ogóle zaznaczyć, że może nie na samej książce, nie na stronie tytułowej, plus 18? Ale dozwolone od minimum lat 16. No właśnie. O dupach też jest. O, pięknie, to chyba to bardzo Pana zainteresowało teraz. A wie Pan dlaczego? Już zacieramy ręce. A wie Pan dlaczego mnie zainteresowało, że Pan napisał o dupach? Tak. No, dlatego, że wszyscy, którzy pisali książki dotychczas, mam na myśli na przykład Andrzeja Iwana, którego bardzo szanuję. A może to eunuchy? Pominął temat dup, tak jakby ich nie było. A wszyscy wiemy, że zawsze wokół piłkarzy były. A czy może nie piłkarze się kręcili przy tych paniach, tylko panie przy piłkarzach? Tak, na pół. No dobrze, niech będzie, żeby zaraz nie było jakichś napadów, że w jedną stronę kręcimy. Po co ta książka? Książka. Ten temat książki w ogóle już się kręcił dość długo i myślę, że przede wszystkim wypadek, te wszystkie sprawy, które tam powiedzmy się kręciły, one przeszkodziły w tym, żeby ona się wcześniej ukazała. Natomiast dojrzałem już do tego, żeby po prostu napisać coś, co powinni ludzie wiedzieć, bo tu nie tylko, umówmy się, że to nie tylko chodzi o przekleństwa, o panienki, czy tam o panie, czy o jakieś różne damsko-męskie sytuacje. Tu jest bardzo wiele powiedzianych, również wypowiedzianych
tematów, które w ogóle nie oglądały światła dziennego, o których ludzie nie wiedzą po prostu, nie wiedzieli do tej pory. Myślę, że książka tym, którzy są zainteresowani piłką i ważnymi sprawami, ale i nie tylko piłką, również i polityką, dowiedzą się o wielu takich sprawach, o których po prostu no, najlepsze dzienniki pisane i mówione w ogóle nawet się nie odzywały w tych sprawach. Dlaczego napisał tę książkę z panem dziennikarz Super Ekspresu Przemysław Ofiara? Pan dyktował, on pisał. Bo wiemy chyba wszyscy, że początkowy pomysł był inny, żeby napisał to redaktor Jacek Kmiecik. Dlaczego Ofiara? Znaczy był Jacek brany pod uwagę, byli jeszcze inni, powiedzmy sobie, znani nam wspólnie. No, tak zwany pożeracz piwa. Paweł Zarzeczny. Pawełek też był brany, też był tak do końca, on nie jest bardzo zadowolony z tego, że on nie dołożył swojej dłoni czy palcy do tej książki. No ale, no cóż, no, chodziło o to, że my faktycznie i z Jackiem, i z Pawłem, i z Januszem Świętej Pamięci Atlasem, szkoda, że on nie żyje, nie wykluczę, że on by to napisał, byliśmy bardzo blisko i z wieloma innymi redaktorami. Ja po prostu bardzo blisko, i tu w tej książce jest to dokładnie powiedziane, że bardzo blisko z mediami różnymi, ale właściwymi mediami, takimi, które potrafiły po prostu w sposób dokładny przekazać to, co się działo, nie wymyślony przez siebie, i taki, jaki redaktor naczelny narzucił, tylko po prostu to, co się działo, to pisali. Jechali z frajerami. Tak, i byliśmy po prostu blisko. Oni byli dopuszczani bardzo blisko do różnych spraw, nawet takich szatniowych niemalże, pozakulisowych reprezentacji czy moich. Oni może trochę nawet za dużo wiedzieli o różnych sprawach, chociaż o niektórych sprawach, tych, które są w książce, nie mieli w ogóle zielonego pojęcia nawet. A i dlatego powstał taki temat, spytałem Andrzeja Kostyry, przyjaciela mojego. Andrzej, kogo byś proponował? W ogóle myślałem o nim również. On mówi, Janusz, ja jestem zarobiony tak, że no, nie wiem, gdzie tam nawet włożyć to i tamto. Badylek. Natomiast wskazał na młodego człowieka, który siedział, odwrócił się. Ja spojrzałem na niego, tak popatrzyłem od góry do dołu. Mówię, czy ty, chłopcze, podołasz temu Pan mówi, jak nazwisko, mówi Ofiara. A pan mówi, o, to może być ironia losu. To może być ironia losu. No i tak się stało. Tak strzał padł. Okazało się, że po raz kolejny selekcyjny nos JW Destruction był słuszny. JW Destruction, to dobre, to tego jeszcze nie słyszałem. A propos Kmiecika, bo ja wiem, że on z panem już usiadł kilkakrotnie, że nagrał z panem kilka kaset. Tak. Tu jest ciekawy fragment na temat Jacka, jest ich kilka. Chodzi o Cypr, kiedy pan był na Cyprze. Mhm. Któregoś dnia odwiedził nas jeden z zaprzyjaźnionych dziennikarzy, Jacuś Kmiecik, wówczas współpracownik Przeglądu Sportowego. Oczywiście został podjęty z honorami. Najpierw więc wydoił pół butelki koniaku, a później dwie butle wina. Doił tak, jakby się po raz pierwszy w życiu do alkoholu dorwał, aż mu się z ust wylewało. Smakosz, kurwa. Rozmawiałem z Jackiem na ten temat. Zapomniał o tym. Nie obraził się, ale mówi, przecież to on mnie zaprosił. No słusznie, ale to nie wycofuje się, ma rację Jacek, że tak powiedział. Ja go zaprosiłem i ja go namawiałem wręcz. Mówię, Jacuś, no nie spróbujesz, winka akurat świeża dostawa była i nie miałem gdzie chować kartonów, które przywieźli mi z klubu, a wytwarzał klub Anortosis, prezes klubu wytwarzał winko. I białe, i czerwone, i różowe, i tam różne. I któregoś razu przyjechała ciężarówka. Ja mówię, po co oni tu przyjechali? Przyszedł do mnie i misio i mówi, panie trenerze, tu przywieźliśmy dla pana coś. Ja mówię, no dobra, to pakujcie. No i patrzę, a co to noszą jedno za drugim. Tych kartonów nas nosili tyle, że je wystraszyłem. Mówię, co to jest w ogóle? Co oni się każą mi pakować już? Puste kartony poprzynosili? A okazało się, że nie puste, tylko pełne wina. Ja nie miałem gdzie tego chować. A wiadomo, że pan woli białą zamiast wina, dwie prawda? Dwie szafy, nawet chyba trzy szafy były pełne wina, kartonu wina. No i Jackowi jak otworzyłem, to on mało nie zemdlał. Mówię, Jacuś, trzymaj się na nogach dalej. Mówię, spróbuj, bierz którego chcesz, wyjmuj. No to jak zaczął próbować, no to lekko mu się ulało. No. I poszło. Ale pan woli wódkę niż wino, czy nie?
Raczej wolę tak, tak. Tak mnie uczono zresztą, nawet jak byłem w Emiratach, a wcześniej zresztą, za dawnych, dawnych lat, też mówiono, pij czystą, ale dobrą, dobrze, bo to jest zdrowie. Oczywiście w odpowiednich ilościach, bez hektolitrów. Czy tak zwaną zapoikę, zapitkę pan używa, czy pan... Zapoika jest bezwzględnie konieczna. Aha, jaka? Bo ja wiem, że niektórzy wodą zapijają, bo później nie ma kaca. Wodą, jeden taki, to o tym nie napisałem, ale to nie wykluczone, że się ukaże. Poznałem takiego pana, który nazywał się w Kanadzie, Eddie Bachner się nazywał, taki polski Żyd. Bardzo długo funkcjonował w kraju, później wyjechał do Kanady, tam potężne interesy. No i... zapraszał mnie, chodziliśmy sobie tam po różnych jakichś miejscach ciekawych, w Toronto i nie tylko. No i pojechaliśmy do restauracji włoskiej, co prawda, ale... To do pana za coś dzwoni? Może ambasada Libii? Ta. Ambasada nie, ambasada Kataru. Może pan odebrać, jak pan chce. Możemy ambasada przed. Kataru, bo dzisiaj jestem zaproszony na Dzień Narodowy do Katarczyków. Właśnie przyszło zaproszenie. Od samego pana ambasadora. Tak ono wygląda. Ambassador of the State of Qatar. A po jakiemu pan z nimi rozmawia? Po angielsku? Rozmawiam po czerniakowsku. Czy językiem piłki? No dobrze. Językiem piłki po polsku, po angielsku, trochę po arabsku. Jest zaproszenie. Jest pieczątka. Zaproszenie. Jest w środku oryginał. Także dzisiaj jestem u swoich braci. Prawie dałbym się nabrać, gdybym pana nie znał, że naprawdę ktoś pana zaprosił na... spotkanie do ambasady. No widzimy. No widzimy. I dobrze, to, mówił pan i to o tym, drugi o tym raz Żydzie. Z rzędu. Mówił pan o tym Żydzie. Co tam się... Tak, no i co? Eddie powiedział, krótko mówiąc, Eddie mówi tak, Janusz mówi, tak, wiesz, tak, piło się taki przed wojną i wojnę i teraz. Mówi tak, pamiętaj, nie w kieliszkach. Ja mówię, tak patrzę na niego, lekko zeza zrobiłem. A on mówi tak, kieliszeczek, jeden pyk do szklaneczki, drugi pyk do szklaneczki, dwie kostki lodu, i dwa plasterki grube cytryny, mówi. I mówi, to ci nigdy nie zaszkodzi. To polecam państwu jako trunek na święta. No, tak chciałem właśnie powiedzieć, przy wigilijnym stole. Wódka z lodem, mój ulubiony drink. Ale i z cytryną, proszę próbować cytrynę, doskonałe. Wytrąca wszystkie te niepotrzebne tam historie takie, nawet jeżeli jest lekko skażona, niestety bardzo często się z tym spotykamy. I wchłania się doskonale. Także... I do dna, do betonu. No nie, no to od razu. Tylko proszę uważać na kostkę, żeby się nie udławić. Albo się nie posiznąć, jak człowiek zwymiotuje. Tak. Kto się obraził na tę książkę? Powiem szczerze, że na razie pewno, jeszcze... Na pewno ktoś się obraził. Na pewno tak. Znaczy, już odgłosy są. Kto się obraził? W jakim stopniu mogę tak powiedzieć? Obraził się... Nie spodziewałem się tego, Zbyszek Boniek, nie wiem z jakiego powodu, ale chociaż tam przecież nie ma o nim specjalnie nic takiego, chyba w trzeciej części coś będę musiał napisać. Odgłosy takie, które dochodzą mnie tam z PZPN-u, bo tu jest sporo o PZPN-ie, ale nie o tym PZPN-ie, tylko o innych czasach. No nie wiem, mówi pan strona 8. Wcześniej, a także teraz, związek był zbieraniną beztroskich i zabawowych misiów. No także teraz, a teraz nie, jest nie, Boniek. I nie wycofuję się z tego, co napisałem. To może za to się obraził. Niewykluczone, ale to nie tylko chodzi o obrażenie się, bo nawet nie zostałem zaproszony na wigilię PZPN-u, na którą byłem zawsze zapraszany. Może nie mieli cytryny. Jako były selekcjoner, może zabrakło cytryny, ale to trzeba było powiedzieć, to bym wziął chociaż ze 3 sztuki ze sobą, do kieszeni bym włożył. Z Biedronki. Tak jest. Po prostu... lekko tak, no nieładnie się myślę, że tutaj zachował. Wykrętne były odpowiedzi o tym, że ja miałem jakiś wyrok i tak dalej, no to co oczywiście bzdura jest, bo to nie o to chodziło. Chodziło o książkę, chodziło o pewne wypowiedzi moje, które no, z pana kolegami, między innymi Polska The Times, gdzie powiedziałem o różnych sprawach takich, które no, dotknęły tak dokładnie, znaczy strzał był nieprawdopodobnie celny, w same widły walnąłem. No, nie do obrony, a okazało się, że tak ruszyło, że od razu Wydział Dyscypliny mnie wezwał. Ale oni tam przy Litwie Warszawskiej 1920 to jakoś... Oni krzywdy sobie nie dadzą zrobić. Oni sobie nie dadzą krzywdy zrobić, natomiast oni też są mało odporni na krytykę. Ja nie wiem dlaczego. Oni są odporni mało też na krytykę, ale mogę dodać coś jeszcze. Może, pan. Są mało odporni na wiedzę w ogóle generalnie. A propos, czy ten fragment ze strony 20 o...
spotkaniu z Ojcem Świętym jest też o obecnym pracowniku, bo nazwisko nie pada, obecnym pracowniku, tak, prominentnym PZPN-u. Bardzo prominentny, bardzo bliski pana prezesa. No, ale niektórzy to... mieli spore problemy z organizmem, pozwolę sobie zacytować. No bardzo poważne problemy. Jeden nieszczęśnik jeszcze przed spowiedzią, a podczas imprezy nie wytrzymał ciśnienia. Wziął klucz, pobiegł do pokoju i padł jak nieżywy. I to najgorsze, że nie swój wziął klucz. Kiedy go znaleźliśmy, leżał zaszczany, zażygany i skromnie odziany jedynie we własny kał. No jeszcze tak, o właśnie. Na drugi dzień musiał opłacić czyszczenie pościeli i matraca. Brązową plastelinę jeszcze. O. Ale dużo więcej kosztowało go pokazanie nam się na oczy, bo smród ciągnął się za nim podczas całego tego wyjazdu. A na najgorsze, że niewypłacalny był. Dlaczego pan nie podał nazwiska? To najgorsze, że mój przyjaciel serdeczny, Bolesław Krzyżostaniak, który był tam jako jeden z wodzów Fundacji Olimpijskiej, po prostu no, tenże człowiek, nie dżentelmen, dostał się, albo można zwierzę powiedzieć, po prostu dostało się do jego pokoju i tam po prostu zrobiło no, nieprawdopodobny tajfun. Także no, Boluś musiał, bo powiedzieli, że go nie wypuszczą, jeżeli nie ureguluje za całe łóżko praktycznie, rzecz biorąc. Tylko nie nadawało się do wyrzucenia ta obudowa metalowa, która była, reszta wszystko do... A dlaczego pan nie podał nazwiska? No tak, ja wiem. Wali pan wiele osób. Ja myślę, Dziurowicza to tak pan tutaj ja wali, myślę, że to się ja w głowie myślę, nie mieści. Ja myślę, nie, no ale to Dziurze pisze i dobrze, i źle, także no... Ale no... Ja wiem, czy tak dobrze? Nie, ja mówię i dobrze, i źle. No to co robił, to jest opisane. O Dziurowiczu. Śmierdziele, kutasy, topicie polski futbol, ale mojej drużynie nie zatopicie, nie pozwolę. Ha. No taka była prawda. Co chciałem powiedzieć... No, a propos, dlaczego pan nazwiska nie podał? Tego dżentelmena, który zrobił ja ten tajfun. Ja myślę, że on sam wie dokładnie kto, a jak będzie bardzo chciał Zbyszek, bo tak jak nieprawdopodobnie szybko zareagował po tym, co było w Polska The Times, jak powiedziałem, że jeszcze są tam jacyś ludzie, którzy się kręcą albo są związani z PZPN-em i tak dalej, czy nawet i w zarządzie, którzy mieli bardzo poważnie rączki przypaskudzone różnymi sprawami, to od razu zażądał, żebym podał nazwiska. Ja powiedziałem, Zbysiu, ale przecież ja nie jestem i na Wydziale Dyscypliny Przyjaźni, jestem oficerem dochodzeniowo-śledczym waszym, że ja mam tutaj wam meldunki składać, kto to robił. Wy macie wszystko, tak rozwinięty system dochodzenia do wszystkich spraw różnych, że dojdźcie do tego. A jak będzie trzeba, no to faktycznie, no może się zlituję nad nimi i powiem, kto to. Natomiast ten facet wie dokładnie, o kogo chodzi. A niech pan prezes sporo ma czasu, niech któreś przedpołudnie albo popołudnie poświęci i wszystkich tych najbliższych swoich na krótką spowiedź po prostu powzywa na po 5 minut. A jak będzie miał ochotę, to ja mogę uczestniczyć w tej konfrontacji. No, spowiedź to już miała być z Ojcem Świętym, tylko jednemu nie wyszło. No jednemu lekko tak. Czy przecenił swoje właściwości, jeśli chodzi o wydolność. Czy o wydalanie. Albo po prostu nie było tej mieszanki, o której powiedziałem. Używał jakiejś innej zapojki pokryjomu i czegoś tam jeszcze. Na przykład orężadę Helena. To wali wątrobę jak 30 lat picia wódki. Nie wiem, no to dlaczego... Czy obraził się na pana Józef Helena? Młynarczyk, czy nie? Rozmawiał pan z Młynarczykiem? Nie rozmawiałem z Józefem, ale to przecież ja powiedziałem to, co miało miejsce. No to z jakiego powodu miał się obrazić? No co? No. Każdemu się zdarza, przecież nikomu nic nie zrobił, nic się nie wydarzyło takiego, że trzeba byłoby, nie wiem, wzywać antyterrorystów. No ale wezwaliście gościa, który miał otworzyć drzwi, tak? Gościa od kluczy. Nalegali, ślusarza, też tak nalegali na to... panowie z federacji, żeby odnaleźć, a poza tym żeśmy się bardzo niepokoili Zandkiem, Piechniczkiem, tak samo, gdzie Józio zaginął, no a może gdzieś ni stąd, ni zowąd wyleciał na krótko do Polski, no nie wiedzieliśmy, co się dzieje, po prostu martwiliśmy się o niego. Fachowiec, który grzebał coś przy zamku z twarzą tuż przy dziurce od klucza, zaczął dziwnie się krzywić. Co ci jest? Zapytałem. Tak śmierdzi stamtąd łychą, że nie da się oddychać. Józio, to jest fajne. Józio usłyszał, że ktoś włamuje mu się do mieszkania, wziął nóż, schował się za drzwiami i czekał na bandziorów, by wbić kosę w karczycho. Józio, odłóż ten nóż. Wydarłem się. To jest niesamowite. Potem współpracowało nam się znakomicie. To każdy miewa jakieś chwile słabości.
Ale tak jak mówię, przecież nic się nie stało, nikt nie został dźgnięty i wszystko było tak jak powinno. No, wróciło do normy. No, po prostu nam się udało odnaleźć zagubionego w akcji i po prostu wrócił do normalności. Ta książka to właściwie jest też trochę opowieść o zabawie. Pana życie to zabawa, prawda? Ale dużo też bardzo alkoholu. Zabawa, tak? No, taka ciekawa zabawa. Paru by w czasie tej zabawy zrobiło tak, reakcje by były podobne do tego, co był wtedy u Ojca Świętego. Ojca Świętego. Lekko by się zapaskudził. Bardzo dużo jest alkoholu. Czy to pokazuje, że ten alkohol zawsze był tak blisko, nie wiem, polskiej piłki, czy w ogóle piłki? No przecież to nawet Andrzej Iwan, jak teraz mówi, no to spowiada się tam z różnych rzeczy. Tak. Częściowo mówi, no tak jak mówi, jak chce. No. Natomiast wrócimy nawet do tego za moment. Natomiast cóż, no alkohol był, no był, jest i o nim się może mniej w tej chwili mówi. Każdy chce się wybielać, każdy chce pokazywać, jaki on jest sportsmen, jak on dba o własną sylwetkę i tak dalej. A gdzie może tylko za winkiel biegnie tylko i od razu nawet z gwinta wali, aby tylko nie pokazać, że coś tam jest nie tak. No. Natomiast o kim pan mówi? Myśli pan, że Jacek Szynówek ze swoich najlepszych czasów, po tym jak strzelał bramkę Ricardo w Portugalii, szukał gdzieś tam jakiegoś bloku w Lizbonie, żeby pójść i walnąć z gwinta? Ja nie wiem, czy walnąć z gwinta, czy nie. No, ale jakiegoś japsoka? To byli piłkarze, z którymi miałem do czynienia od wielu lat, bo przez wiele, wiele, wiele lat przecież trenerem byłem, czy zawodnikiem różnych drużyn. W różnych państwach, nie tylko w kraju. Po prostu mieli na to kasę i jak to młodzi ludzie, pełni różnych pomysłów, nieraz durnych, nieraz nie, po prostu sobie tam chcieli uprzyjemniać życie. No i tyle, a już nie mówię o panach działaczach, no bo o tym to chyba lepiej nie mówić, bo każdy dokładnie wie o tym, że jest bogato. No. A propos alkoholu. Pan pił też podczas meczów, będąc podczas trenerem. Meczów. Nie przypominam sobie. Skoro już zacząłem mówić o alkoholu, to pociągnę ten temat. Jak pewnie powszechnie wiadomo, w reprezentacji czystej i kolorowych nie brakowało. Mecze, które prowadziłem, często były ogromnie stresujące, więc przed pierwszym gwizdkiem trzeba było się odrobinkę znieczulić. W grę najczęściej wchodził koniaczek, który wypijałem ze sztabem szkoleniowym. To nie wszystko. Masażysta Zbigniew Korolkiewicz miał za zadanie przygotować specjalny roztwór alkoholowy do napełnienia bidonów, by nie zabrakło napitku podczas meczu. Raz jednak Zbysiu się pomylił i podczas jakiegoś meczu podał nasz bidon piłkarzowi. Ten wypił na raz, chrząknął i ślicznie spurpurowiał. K***a, co to jest? Wycharczał. Zbyszek, baranie, coś ty mu k***a rzucił. Wydarłem się na naszego masera. Przepraszam, Janusz, to nasz roztwór, pomyliłem się. Nie owijał w bawełnę. No to I pan mówi, że jeden, pan nie pił był podczas jeden meczu. Przypadek, ale to... Ja powtarzam jeszcze raz, wszystko jest dla ludzi i nawet na szczycie NATO albo, nie wiem, OBWE czy tam jeszcze innych tam misiaczków, po prostu... Też chleją z bidonów? Nie wiem, czy z bidonów, ale sobie tam gdzieś na pewno na chwilę, jak przerwa jest, to a może łysaczka, a może to, a może koniaczek, a może coś takiego. Dla zdrowotności nigdy nikomu to nie zaszkodziło, tak jak mówię, aby nie popuszczały zawory, tak jak temu dżentelmenowi, o którym żeśmy wspominali już o nim, ale to nie warto chyba mówić, bo jeszcze tutaj zacznie nam pachnieć, dojdzie ten zapach tutaj. Nie było tego za wiele, ale tak jak mówię, no, po naparsteczku tak zwanym jakimś delikatnie, jeżeli to można było zrobić, no to oczywiście tak się działo, no ale bez przesady. Mhm. Nigdy nie miałem takiej sytuacji, raz tylko to opisuję, kiedy spotkałem się z moim przyjacielem, świętej pamięci, wielkim trenerem, Walerym, przed meczem Ukraina-Polska. No czy mogę ten fragment przeczytać? Bardzo bo też nie chcę proszę, wszystkiego no to czytać. Tak mnie, tak, tylko tak za chwilę to ludzie pomyślą, że książki wujo, nie warto kupować. Wujo przyjechał, albo nie, jak ścisnął dobrze książkę, to jeszcze pół litra z niej wycieknie z niej. Trenerem reprezentacji Ukrainy był właśnie Walery Łobanowski, mój przyjaciel z czasów. To jest w ogóle perełka, proszę Państwa. Trenerem reprezentacji Ukrainy był właśnie Walery Łobanowski, mój przyjaciel z czasów pracy w Emiratach Arabskich. Na godzinę przed meczem do naszej szatni przyszedł jego asystent i zapytał, czy mógłbym odwiedzić Łobanowskiego w ukraińskiej szatni.
Oczywiście przystałem na te propozycje. Piłkarzy wysłałem na rozgrzewkę, a sam choć ruszyłem... Choć z góry wiedziałem mniej więcej, co będzie się działo. A działo się sporo. Piłkarzy wysłałem na rozgrzewkę, a sam ruszyłem do Starego Drucha. Walery od razu przywitał mnie bardzo serdecznie, po czym ryknął do swojego asystenta, by otworzył barek. Tyle tam było różnych różności, że dwie drużyny by się mocno zgrzały. Postawił szklaneczki, polał po radziecku. Jedna, druga, trzecia, czwarta bomba. Walery, żebyśmy tylko na mecz zdążyli, bo zaraz zaczynamy grać, zagaiłem nieśmiało. Dobra, jeszcze raz. Uciął dyskusję. Rzeczywiście, było jeszcze raz i skończyliśmy. Walery opuścił szatnię chwilę wcześniej, bo ja jeszcze musiałem skorzystać z toalety. Wychodzę potem i ja, patrzę, a Obanowskiego nie ma. W międzyczasie od wody trochę zaszumiało mi w głowie i ni cholery nie wiedziałem, w którą stronę mam iść. Lewo, prawo czy prosto? Zdecydowałem, poszedłem w prawo. Nagle słyszę moje imię wypowiedziane za wschodnim akcentem. Janusz, Janusz, dawaj! Co za chuj na mnie krzyczy, pomyślałem i obróciłem się, rozglądając się za gagatkiem. Okazało się, że to Walery. Wyszło na to, że zamiast na boisko skierowałem się do wyjścia ze stadionu. Łobanowski w porę mnie zatrzymał, bo jeszcze chwila, a wyszedłbym na miasto. To jest, proszę pana, to jest po pierwsze niesamowite, a po drugie to jest choroba, to jest chore. To nie jest chore, ale to proszę zwrócić uwagę jedno, że wystarczyło, że przeszedłem się do Walerego. Weszliśmy razem na stadion, on poszedł w prawo, ja w lewo. Ale już do swoich rezerwowych zawodników. A miał pan jakiś tak, że prowadzi pan jakiś mecz, jest pan trenerem, wypił pan z bidonu. I zdrzemnąłem się? Nie. I nagle pan daje wskazówki piłkarzom i wpada pan na to, że to drużyna przeciwna, że to nie, że pan, nie, że pan kieruje nieswoim... Nie, tak, ale to właśnie chciałem skończyć. Tutaj tak, to przyznałem się do tego, że faktycznie lekko się pomyliłem. Patrzę, nie ma jego, dopiero on na mnie krzyknął, mówię, cholera, gdzie ja idę? No i ale jak do niego tam szybszym krokiem doszedłem, tak jak mówię, weszliśmy już na stadion, on poszedł do swoich, ja do swoich, nie pomyliliśmy stron. Okazało się, że pomimo to, że oni byli zdecydowanym faworytem, że puknąłem ich 2-1, no to co było już sensacją wtedy. Także nie przeszkodziło mi w tym, żeby Walerego cyknąć i... Po meczu, żebyśmy się spotkali, no i dokończyli to, co żeśmy rozpoczęli. A propos puknąłem. Tak. Czas na rozmowę. Ale nie Walerego, tylko puknąłem drużynę. Ja nie wiem, znaczy to, że pan pukał, to też wiadomo. Zastanawiam się, co na to żona, czy pańska żona ciągle z panem mieszka. Mieszka, ale mówi, że... Zaraz, jak ona mówi na mnie, Krystyna mówi... Że byłem no facetem, który po prostu był ciągle gdzieś tam za babami latał tam i tak dalej. No, babiasz. No niech będzie, że nie babiasz. Nie, babiasz to się pomylił. Nie mylisz z tym, co prowadzi. Obrazi się nasz kolega. Nie mylisz z tym, co prowadzi Sport po wiadomościach. Obrazi się nasz kolega z telewizji. No. Janusz. No w każdym razie bardzo nieładnie mówi, że tak, byłeś taki... Pies na baby. No taki po prostu niedobry. No. To bardzo ładne słowo, to, które powiedziałem, niedobry. Był pan takim niedobrym obibokiem. Janusz, obibokiem to teraz się pan redaktor lekko rozpędził. Janusz, po każdym twoim wygranym meczu w hotelu będzie czekało na ciebie tyle pań, ile twoi chłopcy strzelą bramek. Po wygranym meczu. Po wygranym, a co ja powiedziałem? Ja nie wiem. Po wygranym, po każdym wygranym meczu. Tak. Docieram na miejsce, po tak cichu otwieram drzwi. Tak powiedział mi jeden z kolegów, który prowadził różne... Kluby takie, nazwijmy to... Go-go. No, takie, gdzie tam rurka, panienka i szkatułka. No i pan wygrał mecz no i pisze pan tak. Docieram na miejsce, po cichu otwieram drzwi. I faktycznie, spod kołdry wychylają się dwie niunie. Jedna czarna, druga ruda. Podziękowałem przyjacielowi, że nie rzucał słów na wiatr. W każdym razie to był dodatkowy element mobilizacyjny dla trenera reprezentacji. I dodatkowy trening, bo selekcjoner również musi być w formie. Kiedy na przykład wygraliśmy z Rosją 3-1 i czekały na mnie dwie pannice, to żałowałem trochę, że nie jestem młodszy, bo ledwo dawałem sobie z nimi radę. A to tak, lekko się ten Przemek Ofiara rozpędził teraz tutaj. No to co, wycofuje się pan z tego? Z czego? Uprawiał pan seks z tymi kobietami, czy nie? Ja się nie wycofuję z niczego, tylko że powiedzmy, że byłem mało wydolny. Nie. Czyli tutaj skłamał. Tak. Znaczy nie skłamam, nic nie skłamał, wszystko gra. Przecież RK po mnie nie przyjeżdżała ani razu.